Razem ze mną posłowie Kamila Gasiuk-Pihowicz, Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. W Trybunale Konstytucyjnym usłyszeliśmy dziś, że przepisy o wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z Konstytucją. Panie pośle, nie zastanawia pana to, że w pięcioosobowym składzie, który orzekał dzisiaj w tej sprawie, byli tylko członkowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani po ostatnich wyborach, czyli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, zastanawia mnie, dlaczego w czasach, kiedy w Trybunale Konstytucyjnym było 14 na 15 sędziów wybranych przez Platformę Obywatelską, to był to apolityczny i obiektywny organ. Natomiast teraz, kiedy minęło trochę czasu i tam już pojawiają się sędziowie wybierani przez obieżną większość parlamentarną, to nagle zaczyna mieć znaczenie, przez kogo są wybierani. To sam pan wrzucił ten wątek i sugestie, że sędziowie nie są apolityczni. Ja pytam tylko o to, czy dla pana to nie jest zastanawiające. 5 członków, wszyscy wybrani po wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, większością głosów PiS-u. Jest określona procedura, która decyduje o wyborze składu Trybunału, który orzeka. Nie do końca określona, bo nie ma regulaminu, panie pośle. Nie, no to jest pełna dowolność, pani prezes. Także tak, no właśnie, i pani prezes zdecydowała, że tylko kandydaci PiS-u. Znaczy, moją wątpliwość przede wszystkim budzi to, że jakoś tak się idealnie złożyło, że na kilka dni przed tym, kiedy Sejm, w którym PiS ma większość, ma się zająć ustawą o upartyjnieniu Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny szybciutko wyznacza termin rozprawy. No i to budzi takie wrażenie, że jednak ten wyrok, a właściwie nie wyrok, tylko to spotkanie 3 sędziów i 2 dublerów, trzeba to powiedzieć wprost, zostało zwołane na wyraźne życzenie partii rządzącej. No i tak właśnie, jeszcze przed tą rozprawą, pani poseł, no właśnie, wyrok, nie wyrok, bo pani mówi o tym, pani poseł. Tak, znaczy to trzeba proszę powiedzieć zapytam, że to nie jest żaden wyrok, bo wyrok jest wydawany przez sędziów, a tu nie mamy składu sędziowskiego, mamy 3 sędziów oraz 2 dublerów, czyli 2 osoby, które absolutnie tymi sędziami nie są. Pani jeszcze mówiła o tym przed decyzją sędziów, że to nie rozprawa i nie wyrok. No ale zerkam do wydanego dzisiaj, już po tej decyzji sędziów Trybunału stanowiska Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, organu, którego dotyczyła ta decyzja. I w tytule, i w treści czytam, że jest to stanowisko w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, wyrokiem, orzeczeniem. No to jak to jest? Mam wierzyć pani poseł, politykowi, czy na przykład Krajowej Radzie Sądownictwa, która mówi, jest wyrok? Ja jestem jeszcze prawnikiem, adwokatem i chciałabym zwrócić uwagę na to, że dzisiejsze spotkanie odbyło się w składzie, który nie jest znany polskiej konstytucji. Mianowicie nie jest mamy tam 3 sędziów i 2 dublerów, więc nie jest to skład znany polskiej konstytucji. Z wyrokiem mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy 3 sędziów i nie ma co do tego absolutnie żadnej wątpliwości. KRS się myli, kiedy pisze o wyroku? W Polsce w dalszym ciągu obowiązuje artykuł 2 Konstytucji, który mówi o tym, że Polska jest państwem prawa i z bezprawia nie można wyciągać żadnych wniosków prawnych. Jeżeli mamy osoby, które są dublerami, one nie mogą wydać wyroku Trybunału Konstytucyjnego, więc to dzisiejsze wszystkie poglądy, jakie zostały wyrażone podczas tego spotkania 3 sędziów i 2 dublerów, nie mają mocy prawnej, nie mają mocy wiążącej. Panie pośle, czy na podstawie dzisiejszej decyzji sędziów Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość zamierza przyjąć przepisy, które skrócą kadencję obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa? Znaczy, nie na podstawie obecnego wyroku, bo ten projekt ustawy o KRS już wcześniej był wniesiony do Sejmu, jest procedowany. To postanowienie Trybunału rozjaśnia sprawę, potwierdza, że ten punkt widzenia, który przyjęty był w tej ustawie, był słuszny, od tego, że pani poseł tu swoje opinie ubierze w takie mocne, emocjonalnie słowa jak dublerzy, czy że nikt nie ma wątpliwości, to jeszcze nie staną się fakty. Wszelkie procedury wyboru sędziów konstytucyjnego z początku grudnia. No właśnie, nie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, tylko z zebrania sędziów. Pani poseł, nie jednocześnie, bo słuchacze niczego nie zrozumieją. Szanujmy słuchaczy. No więc ten Trybunał Konstytucyjny, który wówczas orzekał nie na podstawie i niezgodnie z obowiązującą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Ja mówię o grudniu 2015 roku. Przekraczał swoje kompetencje. Ja przypominam pani poseł, że wówczas, i to pani poseł protestu nie broniła, kiedy Platforma wnosiła wniosek o kuriozalne postanowienie o zabezpieczeniu ingerujące przez Trybunał w procedurę postępowania wewnętrzną w Sejmie na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, i Trybunał, przechodząc z tragarzami, wówczas zbierał się tego samego dnia i szybko orzekał, to takich problemów nie budził. budziło. Teraz, kiedy jest jakaś koincydencja czasowa, no to już problemy budzi i Trybunał nagle przestał być świętością. To jest ciekawe. Panie pośle, ale pytam o to, dlaczego o to pytam? No bo wracając do Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, ono zwraca uwagę, że to dzisiejsze orzeczenie Trybunału nie ma wpływu na ważność wyboru obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli możemy patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. Czyli to, jak są wybrani dzisiaj członkowie KRS, no jest zgodne z procedurą, nawet jeśli to orzeczenie mówi o tym, że coś tutaj nie grało. Bo ustawy generalnie korzystają z domniemania konstytucyjności, czyli są konstytucyjne, obowiązujące, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie inaczej. Czyli nie można się powołać na dzisiejsze orzeczenie, żeby skrócić kadencję członków KRS-u. Nie można się powołać na obecne orzeczenie, żeby wstecznie uznać te kadencje za niebyłe od chwili wyboru, czy podważać decyzje, jakie podejmował KRS od chwili wyboru w tym składzie do teraz. Natomiast w żaden sposób nie stanowi to o tym, że nie można podjąć takiej ustawy, ba wręcz wskazuje na potrzebę właśnie zmiany ustawy. Tak bardzo często swoich trybunałów... Nie czytałem dokładnie tego orzeczenia Trybunału, tak jeszcze nie miałem czasu, ale często swoich orzeczeniach Trybunał orzekając o niezgodności z konstytucją danych przepisów, na przykład zakreśla jakiś czas parlamentowi i zobowiązuje go, żeby właśnie je zmienić. Pani poseł, jak reforma Krajowej Rady Sądownictwa wpłynie na życie przeciętnego obywatela? No bo słuchają nas słuchacze, no i się zastanawiają, o czym ci politycy tak naprawdę rozmawiają. Co to jest ten KRS i dlaczego to jest dla nas ważne? KRS to jest taka instytucja, która stoi na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości, niezależności sądów od polityków. Politycy PiS-u proponują, aby właśnie ta instytucja była wybierana po części, jej skład, przez polityków. I w tym momencie proponują także rozwiązanie, które jest niekonstytucyjne. Chcą zerwać kadencję obecnych członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, zrobić to niekonstytucyjnie, zerwać tą kadencję i wybrać nowych. Będziemy mieli nowy, bezprawny KRS, który... I tu się jakby pojawia całe zagadnienie tego armagedonu, właściwie chaosu prawnego, który wprowadza nam w życie PiS. Bo jeżeli będziemy mieli nieprawnie obsadzony Krajową Radę Sądownictwa, to pojawiają się od razu pytania, czy taka bezprawna KRS będzie mogła brać udział w postępowaniu dotyczącym nominacji sędziowskich. No i tutaj prawnicy są także, jakby nie mają wątpliwości. Nie będzie mogła być. I kolejne pytanie, czy wyroki, które będą wydane przez sędziów, którzy zostaną nominowani przy udziale tej właśnie bezprawnej KRS, będzie można podważyć. Pani pośle, tak, te wyroki, ale ja bym chciała tylko dokończyć. Króciutko. Te wyroki będzie można podważyć. To jest prezent dla przestępców w całej Polsce. Wszystkie wyroki, nawet takie, które są wydane w sprawach zabójstw, gwałtów, rozbojów, będzie można w przyszłości podważyć, bo jeżeli będą brały udział w wydaniu takich wyroków sędziowie, którzy nie powinni orzekać, bo zostali nominowani przy udziale bezprawnej KRS, no to mamy naprawdę olbrzymi problem. Panie pośle, czy zmiany w KRS to jest najpilniejsze zadanie, jeśli myślimy o usprawnieniu pracy sądów w Polsce? To jest jedno z kilku zadań z całego pakietu zmiany. Tak się zasłucha. Ale to jest naprawdę najważniejsze? Czy ktoś mówi, że jest najważniejsze? Przecież jednocześnie już jest procedowana zmiana ustawy o sądach powszechnych, ustroju sądów powszechnych. No taka ustawa o KRS na razie spada w tajemniczych okolicznościach z porządku obrad po raz drugi. Odsunięta, ponieważ trwało to postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym i prawdopodobnie pan marszałek chciał poczekać, aż to rozstrzygnięcie zapadnie, żeby uwzględnić to, co orzeknie Trybunał w pracach nad ustawą o KRS nową, żeby ona była zgodna z tymi wskazaniami Trybunału Konstytucyjnego. Ja tu wychwyciłem nowe słowo armagedon prawniczy, które spowoduje to jest nowość, bo już jestem przyzwyczajony do tego, że my wprowadzamy faszyzm, że obalamy demokrację. Armagedonu, czyli końca świata jeszcze, dalibóg, nie sprowadzaliśmy, ale ile to już tych końców świata? Ja przypominam, że... Końca świata mówią, nie ma, panie pośle. Te same osoby, na razie... które mówią, że będzie katastrofa gospodarcza, mamy rzekomo nielegalnie przyjęty budżet. Końca jest świata nie ogłaszamy, na razie ogłaszamy koniec tak tej części rozmowy. Dalszy ciąg naszej dyskusji na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Serdecznie zapraszam.